Maja i Radek potrzebują 1 litr pomarańczowej farby do pomalowania plakatu. Maja ma 2/5 litra czerwonej farby, a Radek 1/2 litra żółtej farby. Czy po połączeniu czerwonej i żółtej farby otrzymają 1 litr farby nowego koloru? Zapiszmy. Maja ma 2/5 litra farby. No, 2/5 litra. Radek ma 1/2 litra. 1/2 litra. Jeśli połączą te farby, czyli dodadzą do siebie, to mamy pytanie, czy otrzymają 1 litr farby nowego koloru. Aby dodać te dwa ułamki, potrzebujemy wspólny mianownik. Wspólny mianownik, czyli ta liczba na dole, to będzie taka liczba, która będzie wielokrotnością piątki i dwójki. Mała podpowiedź dla zaawansowanych. 5 i 2 są liczbami pierwszymi, zatem najmniejszą wspólną wielokrotnością będzie ich iloczyn, czyli 10. Rozszerzamy zatem te ułamki do ułamków z mianownikiem 10. Czyli na dole w mianowniku chcemy mieć liczbę 10. Jak to zrobić? Przypomnę, że aby rozszerzyć ułamek, należy licznik i mianownik pomnożyć przez tę samą liczbę. Jak z piątki zrobić 10? Należy pomnożyć przez 2. Zatem licznik też mnożymy przez 2. 2 razy 2 to jest równe 4. Czyli z 2 piątych zrobiliśmy ułamek 4 dziesiąte. 1/2 i tu ma być mianownik też 10. Z dwójki robimy dziesiątkę mnożąc przez 5. Zatem 1 trzeba przez ile pomnożyć, żeby rozszerzyć ten ułamek? Też przez 5, czyli mamy 5 dziesiątych. Ma to sens, 1/2 to jest połowa i 5 dziesiątych to też połowa. Pokażę Wam jeszcze graficznie, o co chodzi w rozszerzaniu ułamku. Wkleję tutaj takie prostokąty, podzielone już na 10 części i już mówię, o co chodzi w rozszerzaniu ułamków. Tutaj mamy ułamek 2/5. Zatem, żeby zaznaczyć na tym prostokącie ułamek 2/5, muszę podzielić prostokąt na 5 równych części, czyli dzielę sobie. Będę miała jedną część, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Mam 5 równych części i teraz dwie z nich koloruję. To jest jedna część, druga część. Zamalowałam teraz 2/5 całego prostokąta. Ale zobacz, ten prostokąt był podzielony, tak jak tutaj widzisz po prawej stronie, na 10 równych części. Jeżeli patrzę na te 10 części, na te małe niebieskie fragmenty, to faktycznie zamalowałam 4 z 10. Stąd właśnie bierze się rozszerzanie ułamków. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Tutaj powinnam podzielić ten prostokąt na dwie równe części. Na dwie równe części. Jedna część i druga część. I teraz zamaluję jedną z nich, bo mam przedstawić tutaj ułamek 1/2. Czyli zamalowuję jedną część z dwóch. Faktycznie jest to 5 części z 10. Stąd właśnie rozszerzanie ułamka 1/2 do 5 dziesiątych. Stąd właśnie bierze się z 1/2 5 dziesiątych. Jeszcze raz napiszę. Tak naprawdę rozszerzaliśmy ułamek, czyli pomnożyliśmy mianownik tutaj przez 2. A jak mianownik, to i licznik też trzeba pomnożyć przez 2. A tutaj z dwójki zrobiliśmy dziesiątkę mnożąc przez 5. Zatem licznik też trzeba było pomnożyć przez 5. Proste, prawda? Teraz pozostaje nam obliczyć, ile to będzie 4 dziesiąte dodać 5 dziesiątych. Sprawdźmy. Mianownik pozostaje bez zmian. I dodajemy ułamki o tym samym mianowniku. Czyli na górze w liczniku piszę, że to jest 4 dodać 5. A to myślę, że wiesz już, ile jest. To jest 9 dziesiątych. Zatem Maja i Radek dostali 9 dziesiątych litra farby. Ale jaka jest odpowiedź na nasze pytanie? Czy po połączeniu czerwonej i żółtej farby otrzymają 1 litr farby nowego koloru? No nie, nie otrzymają, ponieważ 9 dziesiątych litra to mniej niż litr. Czyli napiszemy odpowiedź nie.
Sprawdźmy to jeszcze na naszych prostokątach, czy faktycznie tak jest. Mam tutaj prostokącik i tak, tutaj mam 2/5, czyli 4/10. Cztery kwadraciki były zamalowane na czerwono. 1, 2, 3, 4 i na żółto 5 kwadracików z 10. 1, 2, 3, 4, 5. Zatem faktycznie zamalowałam 9 kwadracików z 10, czyli jest to mniej niż cały prostokąt.